Hejka kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Doriska. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, serdecznie zapraszam do subskrypcji. Dzisiaj film Get Ready With Me. Tylko jeden taki filmik jest na moim kanale, dlatego już się kochani poprawiam i dzisiaj będzie taki pogadankowy Get Ready With Me. To już jest chyba standard. Słyszycie ten dźwięk? Śmieciara. Za każdym razem, kiedy nagrywam film, przyjeżdża śmieciara. Nieważne o której godzinie. Czy tam rano, czy po południu, zawsze jest śmieciara. Nie będę czekać, żeby śmieciara odjechała i wiecie, będę tracić czas, bo nie powiedziałam Wam, ale moje dziewczynki poszły z tatuniem na spacer, a kiedy wrócą, ich są dzieci w domu. Niestety spokojnie takiego typu filmu nie można nakręcić. Także kochani, zapraszam serdecznie na film. Dziś będę robić make-up jedną marką. Dostałam paczkę z firmy Eveline i wyobraźcie sobie, że jeszcze nie otwierałam tych kosmetyków. Wszystko jest zapakowane, także... No śmieciara. No czat. Czat jest nagrywać ze śmieciarą. Dostałam dość sporo rzeczy i postanowiłam zrobić typowe Get Ready With Me, przy okazji przetestować parę produktów. Podkład, jaki będę używać, jest to Liquid Control i mam 3. Zaraz Wam powiem, jakie mam numerki. Jest tak, 010 Light Beige, 05 Ivory, 015 Light Vanilla. To był Vanilla. Śmieciara. Na śmieciara, mówią. Ja mam takie szczęście do śmieciara. Ivory to chyba będzie za jasne, bo jak widzicie teraz... Excuse me. Jestem teraz po wakacjach, trochę moja buzia jest opalona. Więc tak, kochani, mam tutaj 3 kolory. Tutaj jest ten porcelanowy, a ivory, tak, więc to będzie zdecydowanie za jasne. Kolejne to jest light beige i vanilla, light vanilla. I tak myślę, że użyję 0,15. Powiem Wam, że nie wiem. Podobne bardzo są te kolory. Ale środkowy będzie chyba najlepszy, czyli 010 Light Beige. Teraz wybierzemy może kolejne rzeczy, bo słuchajcie, mam pozamykane i ten film będzie bardzo, bardzo długi, także szybciutko wybieram. Tutaj są róże. Niestety nie ma tutaj napisane, jakie są numery, bo ten kawałek trzeba będzie odciąć i tutaj przykleić, żebym wiedziała, jaki to jest numer. Tutaj sobie zostawiam numerki, żeby mi się nic nie pomieszało. No i otwieram kolejne. Pokażę Wam teraz szybciutko wszystkie kolory. To jest 01. Taki piękny, różowy kolor. Dwójeczka, bardziej taki brzoskwiniowy. Trójeczka, bardziej brąz. I ostatni, bardzo, bardzo delikatny kolor, to jest numer 4. Ok, czyli mamy podkład, mamy róż. Puder by się przydał. No właśnie, puder. I słuchajcie, tak, mam kuleczki rozświetlające. Proszę bardzo, kuleczki brązujące. Tutaj mam powder i anti-shiny też powder. Obydwa są transparentne i myślę, że matujący puder mineralny z jedwabiem, więc ten może na chwilę odłożę, a przyjrzymy się bardziej temu, więc... Słuchajcie, wszystko zamknięte. Otwieram. Przepraszam, czy ktoś wie, jak się otwiera ten puder? Nie widzę tu żadnej naklejki. To się może odkręca. Blondynka. Zżółknięta blondynka. Ale tak, kochani, odkręca się. Nie wyciągamy, tylko odkręcamy delikatnie. Więc taki transparentny, zawsze najlepszy. Jest również korektor, ale wiecie co... Wydaje mi się, że korektory dzisiaj nie będę używać. 04 to jest Light i 06 Ivory. Tutaj mam jeszcze zestaw do konturowania i tak się zastanawiam, czy tego różu może nie użyć? Ale nie, bardzo jestem ciekawa tych w sztywcie, więc użyję tych w sztywcie. I zobaczcie, otwieram. Wszystko przy Was, słuchajcie, robię pierwszy raz. Jestem trochę podekscytowana nowościami. Tutaj jest bronzer i rozświetlacz, więc na pewno rozświetlacza użyję. Bronzer, nie wiem, jak już będę miała róż
nie lubię tak bardzo takiej maski mieć na twarzy, więc nie lubię być taka zmalowana. Zawsze jestem taka bardziej naturalna, więc na pewno użyję tego rozświetlacza. Są cienie do oczu, ale będę z Wami szczera, ja nie potrafię się malować, więc chyba ich nie użyję. Teraz All in One. Takie kolorki, bardzo ładne kolorki, bardzo mi się podobają, ale muszę iść na naukę do Ifci. Jak przetestuję sobie je, to później może zrobię taki filmik, pomaluję oko. Zawsze malowałam tutaj delikatnie jasnym na całą powiekę i delikatnie w kącikach rozcieram nie bardzo ciemny, to bardziej taki matowy o ten. Ale potrzebuję do tego czasu i dobrych pędzli, a takich nie posiadam. Więc na robienie oka przyjdzie czas. Kochani, teraz będą rzęsy. Proszę bardzo, tu jest nowość. Tuż do rzęs. Volumix Fiberlast. Proszę bardzo. Pierwszy raz otwieram. Zawsze wącham. Nie wiem, czy to też tak macie, ale zawsze wącham tuż. Spoko. Ale jaka szczotka. Zobaczcie, pierwszy raz widzę taką szczoteczkę. Uwielbiam tego typu szczoteczki. Ale zawsze miałam nie całe gumowe, tylko wiecie, takie puchate szczotki. Ta jest taka, aż jestem ciekawa, jak będzie się malować. Ostatnio zaczęłam używać tego typu szczoteczek. Już miałam dwa tusze z gumowymi szczoteczkami, także bardzo jestem jego ciekawa. Ok, tusz odkładamy. Mam jeszcze jeden inny tusz, ale jestem ciekawa tego, bo to jest nowość. Czarny tusz, tak. Fajne opakowanie, bardzo ładne, eleganckie. Pasuje do mojego pokoju. Mam tutaj 8 pomadek. Dajcie znać, czy może byście chcieli test na moim kanale pomadek matowych. Och My Lips. Takie pomadeczki. Nie będę tu Wam mówić numerami, jakie mam, tylko pokażę Wam może kolorystycznie. Taka piękna, taka piękna. Kolejna. Odkładam. Proszę bardzo, następne. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Aż się zastanawiam, którą wybrać. Może dzisiaj nie będę miała takich bardzo ciemnych ust, więc kochani, wyliczankę zrobić? Najjaśniejsze może wybiorę. Ale jestem bardzo ciekawa i wszystkich. A, jeszcze jest kredka. Wzięłam dwie i zaraz Wam powiem. Sweet Lips i Rose Nude, ale myślę, że Sweet Lips, tak, Sweet Lips. Dzisiaj będę malować. Przylew Was również otwieram. Dobra, to już nie otwieram całej. Już można się malować, bo mało czasu, a ja za chwilę mój mąż wróci z dziewczynkami. To będą nici z tego nagrywania. Zrobiłam tu piękny pokaz, co będę używać i na tym się skończy. A wyglądam nie za korzystnie. Ok, ostatnia rzecz to są cienie do brwi. Także tak, brwi też troszeczkę zrobimy. Ok, kochani, to zaczynam. Ja zawsze podkład rozcieram palcami. Może troszeczkę poopowiadam Wam, jak to było na wakacjach. Śmieliśmy się z mężem, że w Polsce, kiedy chcesz wyjść z dzieckiem na spacer, prawda, w okresie zimowym, musisz ubrać dziecko bardzo, bardzo ciepło. Czyli czapka, kurtka i wszystko, wiecie, długo schodzi, kiedy chcesz wyjść na spacer. Także naprawdę, zanim wyjdziesz, to już jesteś spocony, zmęczony, już ci się nie chce nigdzie wychodzić. A tam trzeba było dzieciaki dokładnie przed wyjściem pokremować. Jak smarowaliśmy dzieci, to często zapominaliśmy o sobie. I ja na przykład smarowałam Lili, starszą córkę, i później smarowałam siebie. No i tak, smarowałam ją, później zaczęłam smarować sobie ręce, później znowu ją. I słuchajcie, tak smarowałam, że zapomniałam posmarować dekoltu i dekolt jednego dnia miałam przeokropnie po prostu spalony. I wyglądałam tragicznie, także buzię zawsze kremowałam 50, a tutaj raz zapomniałam pośladków posmarować, więc też nie mogłam siadać, były śmiechy, każdy się ze mnie śmiał, bo miałam, wiecie, kostium i opalone pośladki i tak chodziłam, gdzie siadałam, to delikatnie siadałam, tak mnie spędziała, bolały mnie pośladki. Także kochani, pamiętajcie, na wakacjach trzeba się dokładnie kremować. Umyłam rączki i zobaczyłam się w lusterku w łazience i stwierdzam, że taka moda, piękna już nie jestem, więc korektor przyda się. Nakładam korektor. Jak tu się ja Wam zmaluję, to mnie nie poznać. Chciałabym jeszcze surfować. Ojejku, jakie oczy, zobaczcie, jakie inaczej wyglądam. Korektor jednak zdecydowanie na tak.
Chciałabym jeszcze surfować, ale musimy jechać z moim Pawłem, żeby ktoś mógł zająć się dziewczynkami. No ale wiecie, jak to jest. Z dzieciakami, jeżeli jest się na wakacjach, no to pod dzieciaki. Okej, teraz przypudrujemy się. No to teraz, kochani, może wypróbuję ten kolor. To był 04 na policzki. Wam, że fajnie się rozprowadza. Nie wiem dlaczego, ale mam takie... Zawsze odczucia, że muszę każdą rzecz powąchać, szczególnie kosmetyki, jak pachną. I tutaj jest bezzapachowe, one są, więc najlepsze są bezzapachowe. Fajnie, jeżeli coś ładnie pachnie, ale kiedy jest dodany zapach, wiadomo, że zawsze coś ekstra w składzie jest, więc czym mniej zapachu, tym lepiej. Tak uważam. Oczy na razie zostawię, usta zostawię, zajmiemy się brwiami. Powróciło moje towarzystwo ze spacerku, także mogą być odgłosy dzieci. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam, zajmę się teraz brwiami. Mam tu płyn micelarny, zmyję, odkład oraz puder. Użyję tego jaśniejszego koloru. Ok, ta brew jest zrobiona, ta jeszcze nie. Jest różnica, prawda? Powiem Wam, że jak byliśmy na wakacjach, cały czas o tych wakacjach, to mało co się malowałam. No jak szliśmy na plaży, to oczywiście się nie malowałam. Ale jak wieczorem chodziliśmy na kolację, to już trzeba było troszeczkę ogarnąć się. Wtedy nie miałam podkładu ciemniejszego, żeby nałożyć na twarz, więc trochę śmiesznie wyglądałam, kiedy nałożyłam podkład, który miałam przed opalaniem się. Więc na wakacje zawsze bierzcie jeden ten ciemniejszy podkładu. I tak, tutaj miałam białą buzię, a tu byłam opalona, więc śmiesznie to wyglądało. A i później już nie nakładałam żadnego podkładu, tylko po prostu delikatnie zmatowiłam twarz. No i tak. Okej, brwi zrobione, więc teraz może użyję tego pięknego opakowania z super szczoteczką, bardzo jestem jej ciekawa, tuszu. Powiem Wam, że się rozmazałam. Jak jest ten nowy tusz, to zawsze mi się wydaje, że... Ojejku, zobaczcie, oko od razu inaczej wygląda. Zawsze mi się wydaje, że tak dużo go mam na rzęsach. Może wezmę troszeczkę lusterko bardziej wyżej do siebie i Wam pokażę zaraz, jaki efekt. Trzeba się przyzwyczaić do nowej szczoteczki. Zawsze jest tak, że już jak, nie wiem, piąte, szóste malowanie oczu, już jesteśmy przyzwyczajeni, a nowa szczoteczka jednak troszeczkę utrudnia. Ale jest taka delikatna, bardzo delikatna i zawsze... Kiedy używałam szczoteczek gumowych, miałam taki problem, że wbijałam je sobie po prostu w oko. I wyobraźcie sobie, za każdym razem jak się malowałam, płakałam. Bardzo się zniechęcałam. Przez długi okres czasu nie używałam tego typu szczoteczek. Moja siostra Iwcia, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, mówiła mi, weź sobie taki tusz, zobaczysz, że będziesz zadowolona. Mówię, słuchaj, nie potrafię się takim tuszem malować. No i pewnego dnia skończył mi się tusz, no i malowałam, już nie pamiętam, który to nawet tusz był. I później znowu i znowu. I tak się przyzwyczaiłam już do tego, a ten jest naprawdę bardzo delikatny. Także tak, kochani, maluję się dalej. Rzęsy umalowane. I powiem Wam, że całkiem fajne. Jest ten tusz, a wiecie, że kiedyś nie malowałam dolnych rzęs, bo tak mi zawiły oczy, że zawsze byłam rozmazana. Po prostu miałam umalowane tylko górne rzęsy. Śmiesznie to wyglądało, ale naprawdę no nie mogłam się malować. Także tak, kochani, chodziłam kiedyś tylko z wytuszowanymi górnymi rzęsami. Okej, no to zabieramy się za usta. Jeszcze tak, wiecie co? Przypomniało mi się, bo spojrzałam na tą paletkę do konturowania, że nie użyłam rozświetlacza, więc teraz może użyję troszeczkę rozświetlacza. Ładnie, tak naturalnie wyglądam. Podoba mi się. Okidoki, konturówka. Zaczynamy zabawę z ustami. Ale może najpierw przemyję je płynem micelarnym, bo mam resztki podkładu.
I zdecydowanie inaczej mi się maluje usta, kiedy mam aparat na zębach. Jak no, zobaczyliście, na pewno zobaczyliście, że mam aparat na zębach, ta górna warga troszeczkę mi idzie do góry. I naprawdę dziwnie czasem jest pomalować usta, na przykład przy otwartych, delikatnie, bo muszę tak jakby ją nakładać, bo strasznie wysuszają mi się usta. Więc tak, kochani, jest, jeżeli nosi się aparat i bardzo, ale to bardzo często zdarza się, kiedy pomaluję usta, uśmiechnę się, cała pomadka znajduje się na aparacie, a z aparatu nie jest tak łatwo zmyć pomadkę jak z zębów. Lepiej nie malować ust, kiedy nosimy aparat. Ok, zamykam buzię, bo nie mogę się malować. I zobaczcie, tutaj nie wiem, czy zauważycie, ale zrobiłam dwie kreski. Pierwsza kreska to wydawało mi się, że to są moje usta, ale po dokładnym przypatrzeniu się zauważam, że ja mam je troszeczkę pełniejsze, więc zrobiłam drugą kreskę. Ja mam bardzo jasne usta, więc tak dokładnie, kiedy maluję się bezpośrednio już pomadką, nie mogę stwierdzić, gdzie te usta się kończą. Wydawało mi się, że tak jak delikatnie się malowałam, że one są takie malusieńkie, ale pierwszy raz i chciała, tak, moja siostra umalowała mnie i powiedziała, ty masz większe usta, nie zmniejszaj ich, tylko je delikatnie sobie powiększ, bo masz naprawdę nie aż takie malutkie. Więc zauważyłam właśnie, że ja tak sobie je skracałam, zmniejszałam, a tutaj trzeba wyciągnąć. Więc to jest dobre w konturówce, że możecie sobie dokładnie zaznaczyć swoją linię ust. Przypomnę Wam, jest to numer 04 Sweet Lips. Zobaczcie po pierwszym razie, jak ładnie wygląda. Bardzo ładny kolor. Bardzo się cieszę. Widzicie, z aparatem ciężko się naprawdę mówi czasem. Zawsze mam problem, jak maluję usta z kącikami. Wydaje mi się, że wyjeżdżam za bardzo. Zobaczcie, jak wygląda pomadka. Naprawdę bardzo ładny kolor. I to, co na pakowaniu, zdecydowanie taki kolor jest na ustach. To by był cały mój dzienny make-up. Jak Wam się podobał taki filmik Get Ready With Me? Jeszcze włosy trzeba zrobić, ale wiecie co? Dzisiaj zostaję w takiej kitce. Mam taką bluzeczkę na sobie i zwykłe jeansy, więc zaraz będziemy jechać na zakupy. Także taki makijaż myślę, że jest odpowiedni na zakupy. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy chcielibyście test takich pomadek. Pierwsza trafiona w dziesiątkę, naprawdę piękny kolor. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy byście chcieli filmik, czy ten filmik Wam się podoba. Jeżeli mam możliwość, oczywiście więcej będę kręcić filmików na kanał Doriska. No i tak, kochani, jestem zadowolona. Patrzę się tutaj w bok, mam duże lustro i podoba mi się sobie. Tyle by było na dziś. Dziękuję bardzo Eveline Cosmetics, że mogłam przetestować Wasze produkty. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Buziaczki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!